Ostatnia marcowa sesja Rady Powiatu Ełckiego została zdominowana przez problemy opieki społecznej i niepełnosprawności. Sprawozdanie z działalności złożyła Iwona Nowakowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na swoje zadania PCPR przeznaczył w 2007 roku 15 milionów złotych. To są zadania związane przede wszystkim z umieszczaniem dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, umieszczaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym. A niepełnosprawnych w powiecie jest 10 tysięcy, czyli co ósmy mieszkaniec. To z myślą o nich PCPR pisał projekty owocujące zatrudnieniem niepełnosprawnych. Do dwóch kolejnych projektów placówka zamierza przystąpić, na co radni wyrazili zgodę. PCPR planuje pozyskać 300 tysięcy złotych na zaktywizowanie osób niepełnosprawnych, wychodzących z uzależnienia i długotrwale bezrobotnych. Tutaj może tylko chcę dodać, że w tej chwili nie ma już takiego dużego problemu z uzyskaniem pracy dla osoby niepełnosprawnej. Natomiast największym problemem jest utrzymanie się tej osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy. Okazuje się, że brak takich umiejętności jak stanowczość, jak pewna konsekwencja, to powoduje, że te osoby często się zniechęcają, stają się może trochę roszczeniowe. Jednym z punktów sesji była zgoda na przystąpienie powiatu do rozbudowy infrastruktury turystycznej w województwie. Urząd Marszałkowski, czyli autor projektu, zamierza opracować system informacji wizualnej, który będzie promował walory regionu, zarówno turystyczne, jak i krajobrazowe. Gotowe produkty, takie jak na przykład szlak Zamczysk, będą oznakowane w sposób jednolity i w związku z tym ułatwi się dostępność z terenu całego województwa. Natomiast nasz udział będzie polegał na tym, że sfinansujemy część przypadającą samorządowi powiatowemu. Efektem byłyby jednakowe oznakowania szlaków turystycznych, fortyfikacji mazurskich czy nawet ciekawych punktów widokowych.